Wszyscy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Z nami na gorąco po walce Denis Labryga. Kolejny raz zwycięski jesteś. Udowodniłeś, że to nie był przypadek ostatnio i naprawdę jest potężna bestia. Potężna bestia. Swoje, przepraszam, cześć, witamy serdecznie, dobry wieczór widzowie. Powiedz mi, jak twoje imię? Bartosz. Bartosz, nie przedstawiłeś się, Denis, jestem, siemanko. Siema. Teraz możemy rozmawiać. Jak po walce na gorąco? Dobra, już przyjdziemy twoje pytanie. Słuchaj, wyśmienicie, że tak powiem, no, byliśmy przygotowani, mówię na 1000000%. Słuchałem się sugestii trenera, bardzo dobrze mi wychodziło to w walce. No troszeczkę wiadomo, gdzieś tam mogłem sobie przyspać na chwilę z sytuacją, ale kątem oka głowa spokojna. Działałem w ferworze, także naprawdę to było dobrze. Wyglądało to z obrazka, jakbyś był walczył u siebie w swoim gymie, ponieważ potężny aplauz, cała hala tak jakby skandowała twoje imię. Ile ty dzisiaj sprzedałeś tutaj, nie wiem, biletów, ile kibiców przyjechał za tobą? Mnóstwo, powiem ci szczerze. Z tym nie będę ci tu oszukiwał, bo nie chcę cię skłamać, ani prawdę ci nie powiem, bo zdecydowanie po prostu było koło 5 tych po prostu ze mną osób, także... No fenomenalne jest to, że ludzie się podziwiają, ludzie chcą się z tobą zadawać, wchodzić w interakcję, także naprawdę jest to mega pozytywne. Powiedz mi, bo widzę cię dzisiaj w potężnej masie mięśniowej, dużo więcej ważysz niż ostatnio. Powiedz, czy to twoim zdaniem zaważyło, że ta walka jeszcze lepiej się potoczyła i jeszcze mocniej tak jakby zdominowałeś tym razem swojego przeciwnika? Bartek, powiem ci szczerze, że plan na wagę był zdecydowanie... z premedytacją, aby zwiększyć ją, tak? No bo chcieliśmy to zrobić ze względu na to, że pod to mam wystarczającą wytrzymałość, kondycję, no i mega siłę, tak? Nie przestawiają mnie ci ciężcy zawodnicy w Open. Radzę sobie z tym fenomenalnie, także po prostu mam to wszystko wyliczone, nie? No właśnie tak to wygląda, że tego cardio tobie nie brakuje, także ta masa i te cardio to no, jak maszyna po prostu wchodzisz i jeszcze te główki, które wchodziły idealnie. Czułeś, tak, że wchodzą? Jak najbardziej pamiętam tego dzbana. Ze względu na to, że tu gdzieś go zblokowałem po prostu tego ręce. Chciałem wyprowadzać te ciosy, ja wyczekałem moment, byłem blisko niego też. On był zaskoczony, ewidentnie. Tak, bania poleciała, weszła tam na brodę. Było nawet czuć takie lekkie pojęknięcie, także no, poszedłem za ciosem, nie? Przed chwilą w kuluarach zbiliście piątkę z zwycięskim również prezesem Pawłem Jóźwiakiem. Walka w Fenie, jest to gdzieś tam powiedzmy jakieś sportowe również spełnienie marzeń? Chciałbyś do takiej walki doprowadzić? Słuchaj, Bartek, robię wszystko, żeby poszerzać horyzonty. Tu w Otterem mam dobrze, tak? Mam fajnie dograny kontrakt. Jestem wolnym zawodnikiem, również no, jeśli z prezesem Fenu Pawłem Jóźwiakiem by miało dojść do jakiegokolwiek porozumienia, to możemy siąść i porozmawiać tutaj o konkretnym papierze, potocznie mówiąc, nie? Faktury. Tutaj. Tak, fajnie, od razu. Faktury, jasne. Z innej strony jeszcze zagaję temat. Widziałem wczoraj twój wywiad na łamach MAPL z Adamem Lewickim, gdzie pytał ciebie o przygodę chociażby Marka Samociuka, który poszedł do KSW. Spytał cię również o Denisa Załęckiego i tam widziałem, że jest coś na rzeczy. Gdzieś tam jakiś konflikt jest, nie wiem na jakich zasadach, gdzie tam się poróżniliście. Natomiast czy ty byłbyś chętny na walki freakowe, nie wiem, chociażby właśnie z Denisem? Za czasów Denisa jeszcze miałem, kiedy był sportowcem, dostałem z nim propozycję zawalczenia, się od razu zgodziłem. Ale że przeszedł jednocześnie mając kontrakt do High League'a i stamtąd już nie chcę wychodzić. Nie odpowiedział mi jeszcze bezpośrednio medialnie, bo sprawa wygląda następująco, że powinien z po prostu kultury zachowania. Odpowiedział mi prywatną wiadomością, ja tego nie będę publikował, jak on się w tej wiadomości do mnie odniósł. Nie będę tego publikował, bo zachował mi się nie w porządku, ale zapewne sobie na niejednej gali prawdopodobnie się przetniemy. To sobie Denisek wyjaśnię to z tobą. Ale walka, potencjalna walka, bo w High League już sięga po różne osobistości. Artur Szpilka ostatnio walczył. Nie jest powiedziane, że nie odezwał się do ciebie. Przyjąłbyś taką walkę? Że z kim? Że z Denisem? Na przykład. Teraz jakby odpowiedział medialnie, jest kulturalnie, że chciałby ze mną zawalczyć? Oczywiście, że tak. Dobra, a teraz drugi temat, który również zacząłem. Na przykład droga Marka Samociuka, KSW. Jest to gdzieś...
twoich, nie wiem, gdzieś tam dalekich planach, marzeniach? Jasne, oczywiście, ja to tak, zawsze powtarzam. Dla niego nie ma limitu, nie ma limitu Kuba, dla niego. Widziałeś, jak wszedł do walki, tak. No to jak już Kuba tutaj przemówił, to wszystko się zgadza, nie? No, tak jak mówię, no, nie boję się marzyć, chcę marzyć, chcę poszerzać horyzonty. Znam Marka Samociuka, może nie prywatnie, ale poprzez jego umiejętności, też w debiutach w Wotorze, bo stąd zaczynał. Proszę, otworzyła mu się droga KSW, jasne, niech mu się wiedzie, w przyszłości chciałbym z nim zawalczyć jako sportowiec, także szanuję i pozdrawiam. Wotorę pokazuje, że jest taką platformą dla młodych chłopaków, żeby się pokazać i gdzieś tam może wypłyć szerokie wody. Jeszcze zapytam Ciebie też o zdrowie, jak Ty dzisiaj się czujesz i kiedy ewentualnie byłbyś gotowy na powrót do walki? Słuchaj, ja bezpośrednio po tej walce już przemawiając do mikrofonu, do widzów i kibiców i po prostu do włodarzy, czy też reporterów, byłem w stanie zaraz po tej walce zawalczyć tylko raz kolejny, także nie ma kontuzji, jest walka prosta. Apetyt na pewno rośnie w miarę jedzenia. Dzisiaj miałeś main event, czyli jedno z Twoich marzeń. Czy na kolejnych ewentualnie galach w Wotorze, jak by miało to wyglądać? Super fighty, nie wiem. W jakich tak jakby okolicznościach byś się widział w tej federacji? W dalszej części Wotorze? Tylko i wyłącznie superfanty w superfightach, także konkretni zawodnicy i konkretne walki. Dobra, Denis, nie przedłużam, dziękuję Tobie za wywiad, baw się dzisiaj dobrze, zasłużyłeś na to na pewno. Jeżeli chcesz podziękować swoim fanom, którzy Cię wspierali bardzo głośno, to jest chwila dla Ciebie. Kurde, nie chcę nikogo pominąć. Aczkolwiek chciałbym podziękować sponsorom i partnerom rozwoju. Zrobiłem to w którymś z wywiadów wczorajszych. No teraz mi się rozładował telefon, ale z kultury osobistej nie chcę nikogo pominąć, ale kto ma wiedzieć, po prostu to będzie wiedział, tak. Dokładnie, to dziękuję bardzo i życzymy szybkiego powrotu do walk. Dzięki Bartek, pozdrawiam widzowie, siemanko.